Okej, okay, witam serdecznie, ja jestem Zenek, a to jest Cywilizacja 6 ze wszystkimi dodatkami. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam exploit, który pozwala uzyskać praktycznie nieskończoną ilość wiary, nieskończoną ilość wielkich ludzi, nieskończoną ilość kultury, nieskończoną ilość produkcji. Krótko mówiąc, co jest potrzebne nam do tego? Musimy założyć Panteon. Ja rozpocząłem sobie grę tutaj jako Gandhi, tak jak widzicie, mogę założyć Panteon i za chwilę to zrobię i pokażę Wam, w jaki sposób uzyskać. A, jeszcze możemy uzyskać nieskończoną ilość robotników, tak jak widać. No, tak jak widzicie, w Delhi buduję jednego robotnika, pozostały dwie tury do wyprodukowania tego robotnika. Ale tak jak wiecie, jest możliwość dostania jednego robotnika za Panteon. Gdzie to było tylko? Po wybraniu otrzymujesz budowniczego, no nie robotników, tego budowniczego. Po wybraniu otrzymujesz budowniczego w swojej stolicy, tempo rozwoju miasta wzrasta o 10%. Tak? Aha, jeszcze mam jedną uwagę, wszystkie bonusy procentowe nie stakują się. Stakują się tylko takie bonusy jak jeden kultury do kultury dzięki plantacji. No to, czyli jeżeli zrobimy sobie 100 razy, powtórzymy ten exploit, to będziemy mieli 100 punktów kultury dzięki plantacjom i tylko to się stakuje. Bonusy procentowe się nie stakują, czyli krótko mówiąc nie dodają się do siebie w momencie, gdy robimy ten exploit. Dobra, teraz pokażę Wam, w jaki sposób to zrobić. Robi się to bardzo prosto. Wybieramy sobie Panteon, który chcemy wybrać. Naciskamy, wybieramy, najeżdżamy na załóż ten Panteon i w momencie, gdy klikamy myszką na ten Panteon, jednocześnie naciskamy klawisz Escape. Patrzcie, jak to działa. W taki sposób. Mamy dodatkowego robotnika. Patrzcie dalej, co się dzieje. Jest drugi robotnik. I możemy powtarzać to w kółko, cały czas. Naciskając to i przyciskając przycisk Escape. No i tym sposobem zrobiłem sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu, dziesięciu robotników. W ten sposób możemy używać tego z exploitu. Tak samo możemy robić z kulturą na przykład plantacjach albo z produkcją dzięki każdym łodziom rybackim. Tak jak widać, mam tutaj trzy ryby, więc tak naprawdę mogę zbudować trzy łodzie rybackie i uzyskać produkcję z tych pól. Oczywiście o wiele większą dzięki temu exploitowi. Zaraz zrobimy sobie to, dodam Panteon Bóg Morza i zobaczycie, ile będę miał produkcji. Ja nie będę tego nagrywał, bo to chwilę będzie trwało, także widzimy się za moment, jak skończę klikać te wszystkie Panteony. Ok, jestem z powrotem, założyłem Panteon, kliknąłem jakieś 50-60 razy na tą produkcję, więc tyle powinienem mieć produkcji z jednego surowca ryb. Zmieniamy sobie robotnikami, założymy tutaj rybki, znaczy łodzie. Robotnikami gdzieś się przejdziemy. Nie można ich. Dobra, ci nie są w stanie nic zrobić, teraz rzućcie okiem na to, ile mam produkcji na tym heksie. 60 produkcji, proszę bardzo, na jednym heksie z jednych ryb. I tutaj tak samo, będziemy mieli 60 punktów produkcji, tutaj 60 punktów produkcji, czyli razem miasto będzie miało 180 punktów produkcji, czyli praktycznie to jest więcej niż chyba w late game'ie udaje nam się uzyskać w naszym najlepszym mieście. Także jest to no, potężna wartość. Dobra, z tymi robotnikami nic nie mogę zrobić, bo muszę ich rozwiązać. Tych uśpimy i następna turka. Tutaj łodzie rybackie. Łodzie rybackie. I rzućcie okiem na tą produkcję. 60. 60. I 60, czyli razem 180. A teraz rzućmy okiem na to, ile kosztuje pierwszy cudak, którego możemy wybudować. Jest to wielka łaźnia. Kosztuje on 180 punktów produkcji, więc praktycznie w jedną turę budujemy takiego cudaka. Niezła sprawa, nie?
I tak wygląda ten exploit. Jest to dość banalnie prosty, tak naprawdę, do wykonania exploit. Bo tak jak mówię, można stakować nie tylko produkcję, można stakować kulturę, można stakować wiarę, można stakować punkty wielkich ludzi bodajże też, ale tego nie próbowałem, więc w 100% nie gwarantuję, ale prawdopodobnie też to działa, bo jest taki panteon dający jeden punkt produkcji wielkich ludzi bodajże w dzielnicach świątynnych, dzielnicach naukowych i w dzielnicach bodajże handlowych. Dobra, to tyle z mojej strony. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.